Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Mielnik, to jest 313 odcinek wideo newsa, w którym porozmawiamy o przyszłości, szeroko pojętej. Na szczęście wydaje się, że całkiem pozytywnej. Nim zaczniemy wideo newsa, zapraszam Was gorąco do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, jeżeli jesteście nowi. A jeżeli nie jesteście nowi, to koniecznie napiszcie w komentarzu, że oglądacie już od którego w sumie wideo newsa? Od 200, 300, a może od dopiero tygodnia? Będzie fajnie się dowiedzieć. Zacznijmy od tematu, którym zajęliśmy się w środę, a chodzi tutaj o premierę nowych urządzeń Samsunga. Bardzo istotną dla tego producenta, bo jakby nie patrzeć, ma on misję, żeby te urządzenia wchodziły do mainstreamu. Oczywiście ma też w tym swój interes. Jest parę szczegółów, o których nie powiedziałem w filmie, a którymi warto się podzielić. Jak chociażby tym, że Samsungi Galaxy Watch 4 przynajmniej na start nie będą miały asystenta Google, a jedynie Bixby. Wiemy, jak z Bixby sytuacja wygląda w Polsce, ale na świecie też za bardzo jej nie chwalą, więc myślę, że fajnie by było, gdyby jednak Samsung się zreflektował w pewnym momencie. Na pewno Samsung nie zreflektuje się już w temacie wcięcia na aparat, który znajdziemy po rozłożeniu ekranu z iFolda 3, bo w tym można dosłownie liczyć piksele. Według Universe Eye znajduje się ich tam 172, co szałową ilością nie jest. No i trzeba przyznać, że ten element znacznie wyróżnia się na tle całkiem udanego, tak przynajmniej mi się wydaje w pierwszych wrażeniach, urządzenia. Jeszcze jeden fakt, na który warto zwrócić uwagę, to to, że rysik S Pen w wersji Fold Edition nie zadziała z Z Flipem, no i nie zadziała tak naprawdę z żadnym innym urządzeniem poza Z Foldem 3. Więc pod tym względem część osób może czuć się rozczarowana, natomiast myślę, że mimo wszystko gdzieś ten kompromis cenowy w przypadku Z Flipa 3 jest na tyle sensowny, by nie narzekać na to. Wydaje mi się, że to w ogóle jest chyba najbardziej opłacalne z tych wszystkich urządzeń. No i mam nadzieję, że pozwoli ono też się Samsungowi odbić z takiego rejonu, w którym teraz się znajduje. Raczej nie jest tam najlepiej, jeśli chodzi o sprzedaż. Ale jeśli chcecie więcej wiedzieć o tych urządzeniach, to koniecznie odsyłam Was do materiału, który będzie pewnie tutaj. No i zapraszam Was oczywiście też, byście komentowali, być może będę w stanie odpowiedzieć na jakieś pytania. Jak na złość, Xiaomi dzień wcześniej pokazało urządzenie, które też ma aparat ukryty pod ekranem, ale prezentuje się to znacznie lepiej. Ale Xiaomi pokazało też coś jeszcze. Zacznijmy od Mi Mixa 4, który ma CAP, czyli Camera Under Panel. Przedni aparat to 20 megapikseli, ukryto go pod panelem i dopakowano serią algorytmów poprawiających jakość zdjęć. Oprócz tego telefon będzie w znacznej mierze flagowy, postawiono na ceramiczny tył, Snapdragona 888+, i ładowanie przewodowe 120 W. Cięcia kosztów dokonano wyłącznie w kamerach. Pięciokrotny zoom ma 8 megapikseli, ultra szeroki kąt 13 megapikseli. Urządzenie chwilowo dostępne jest wyłącznie w Chinach, a jego cena plasuje się między 3000 a 3700, więc w Polsce podejrzewam co najmniej 4000 będzie trzeba na nie wydać. Tymczasem Xiaomi może stworzyć konkurenta dla Boston Dynamics. CyberDog to czteronożna konstrukcja oparta o jednostkę Nvidia Jetson Xavier NX. Maksymalny udźwig tego robota wynosi 3 kg, a prędkość poruszania się to 3,2 m na sekundę, oczywiście w najlepszym, najszybszym wariancie. Urządzenie opiera się m.in. na kamerze Intel DeepSense oraz oprogramowanie open source, na które tworzyć będzie mógł każdy. Xiaomi wysłało 1000 robotów do fanów i deweloperów w dość atrakcyjnej cenie, około 6000 zł. Nie tak dawno dużo mówiliśmy o Steam Decku, który miałby teoretycznie rywalizować z Nintendo Switchem, ale do gry może włączyć trzeci gracz z pomysłem na przenośną konsolę. Chodzi tutaj o GDP, a jego rozwiązanie mogłoby się opierać o Androida. Jest tylko jeden pewien mały problem. Firma szykuje nowość, GDP XP, który mocno nawiązuje do formy smartfona, jednocześnie czerpiąc z wyglądu Nintendo Switcha i jego doczepianych kontrolerów. W tym przypadku producent stawia na duży ekran otoczony kontrolerami po lewej i prawej stronie. Ciekawie prezentuje się prawa część, bowiem tam będzie można doczepiać różne rzeczy. Mamy też wyciek dotyczący specyfikacji. To jest ten element, w którym powiedzmy najbardziej się martwię, bowiem sercem zasilającym to urządzenie ma być procesor MediaTek Helio G95, który gościł m.in. w Realme 7, czyli raczej z tych tańszych procesorów. Oczywiście on ma dobre osiągi w grach, natomiast jest też już jednostką z tak naprawdę 3-letnim stażem. Po przebrandowaniu tak naprawdę mamy do czynienia z MediaTekiem Helio G90T, który przecież debiutował w Redmi Note 8 Pro. Jeżeli chodzi o resztę specyfikacji, ma być tam ponoć 6 GB RAM-u i bateria aż 7000 mAh, co na pewno będzie wystarczyło na parę godzin grania. Zobaczymy, czy to urządzenie trafi do sklepów, zobaczymy w jakiej cenie, no bo jednak jakby nie patrzeć, gdy tworzy się tak specjalistyczne urządzenie, no to trudno jest też konkurować ceną chociażby z Nintendo czy właśnie ze Steam Deckiem. Tymczasem naukowcy dokonali przełomu i to nie jest określenie na wyrost. Oczywiście mówi się o tym, że tak naprawdę to co tydzień naukowcy dokonują przełomu, ale ten jest wyjątkowy, bowiem możemy mieć do czynienia ze szkłem o twardości diamentu. Uczeni z Chin, Rosji, Niemiec, Szwecji i Stanów Zjednoczonych opracowali AM3. To struktura o specyfice podobnej do szkła, ale z trwałością zbliżoną
do diamentu. Taki wynik naukowcy osiągnęli dzięki skruszeniu cząsteczki węgla znanej jako Buckminster Fullerene i wystawieniu jej na bardzo wysokie temperatury. Nacisk rzędu 25 gigapaskali oraz ogrzanie do 1200 stopni Celsjusza doprowadziły do powstania materiału odporniejszego od przeciętnego diamentu, zdolnego znieść nacisk rzędu 113 gigapaskali. Oprócz zastosowań czysto konsumenckich, bo oczywiście marzą nam się niesamowicie wytrzymałe smartfony z tym szkłem, ale to pewnie jest wizja bardzo dalekiej przyszłości, w bliższej przyszłości możemy zobaczyć chociażby panele słoneczne z tym szkłem, dzięki czemu będą one w stanie pracować dłużej i nie będzie to się tak mocno rysować, a to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o trwałość takich rozwiązań. Co jeszcze ciekawsze, naukowcy wskazują, że ten materiał mógłby pomóc w rozwiązaniu kryzysu dostaw półprzewodników, bowiem sam zadziała jako taki półprzewodnik, oczywiście przy odpowiedniej konstrukcji, więc kto wie, czy w przyszłości nie będziemy mieli szklanych procesorów? Powraca temat jednolitego standardu ładowania w Unii Europejskiej i myślę, że większość z nas będzie z tego zadowolona. Nieco mniej może być zadowolone z tego faktu Apple. Według Euractiv w przyszłym miesiącu Komisja Europejska zaprezentuje pakiet legislacyjny, dzięki któremu na całym kontynencie zacznie obowiązywać jednolity standard ładowania. Oczywiście nie w jednym momencie, tylko w przyszłości. Będzie nim najpewniej USB-C, choć jeszcze w 2019 roku najpopularniejsze ładowarki oferowały micro-USB. Nie wiadomo, czy dojdzie do ujednolicenia w standardach i prędkościach ładowania. Na decyzji najmocniej może stracić Apple, które od lat w iPhone'ach stawia na złącza Lightning. No, w iPadach już powoli się przestawiają, więc myślę, że czują ten wiatr zmian, który nadchodzi, zwłaszcza, że głosowanie z ubiegłego roku było dość pozytywne. Nie wiemy też, jak Komisja Europejska podejdzie do takich rozwiązań jak Thunderbolt, no bo jakby to jest standard w standardzie i zobaczymy, czy Intel nie będzie musiał go na przykład upowszechnić. Myślę, że raczej nie, gdzieś tam ta konkurencja będzie pewnie broniona. Ostatecznie jednak rozchodzi się o to, aby wszyscy mieli w domu ładowarki USB-C i myślę, że te standardy ładowania też będą dążyły do ujednolicenia. A teraz czas na krótkie informacje i Disney Plus, który nie będzie raczej dla Polski, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Tym najbliższym czasem miała być końcówka tego roku. Okazuje się, że Disney chce zadebiutować z usługą na większej liczbie rynków i najpewniej zrobi to gdzieś w połowie 2022. Mam też i dobrą wiadomość. Rockstar najpewniej planuje remaster GTA 3, GTA San Andreas oraz GTA Vice City. No i te wszystkie remastery pojawią się nie tylko na konsolach nowej generacji, ale także i powiedzmy obecnej, czyli PlayStation 4 i Xbox One oraz Nintendo Switch. Zostając w temacie technologii i memów, pamiętajcie, żeby swoje memy zapisywać, opatentowywać czy po prostu, nie wiem, brać za nie odpowiednie pieniądze, bo jak nie, to przyjdzie zły Microsoft i zabierze wam waszego mema. Jak widzicie, tutaj naśmiewają się z tego, że macie Xboxa w boksie, czy po prostu pudełko w pudełku. Nie wiem. Kończymy ten program. Nim skończymy program, powiedzcie mi, czy macie wolne 1 750 000, bo mniej więcej tyle Virgin Atlantic chciałoby od was, byście mogli przelecieć się ich statkiem kosmicznym, który wzbije się tak naprawdę w kosmos na raptem parę minut, ale to będzie już jakieś osiągnięcie. No i możecie dostać status astronauty, jeżeli będziecie pomagać przy locie. Plus wprowadza eSIM. Na razie na smartfony, na smartwatche będzie trzeba jeszcze poczekać, ale to dobra wiadomość, bo jakby nie patrzeć, konkurencja się powiększa. A na koniec zabawne narzędzie. Netflix pozwala wam znajdować filmy i seriale, które powstały w środku filmów i seriali. Taka trochę incepcja, ale możecie tam znaleźć opisy, zdjęcia, no i możecie też dodawać, chyba akurat nie teraz, ale w przyszłości, jeżeli czegoś by wam brakowało w bazie, to możecie jak najbardziej to zrobić. To wszystko w 313 odcinku Video Newsa. Nie zapomnijcie zasubskrybować i polajkować tego wideo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!